Witam wszystkich na moim pierwszym filmiku. Ja jako początkujący YouTuber będę dla was kręcił serię z Dark Orbit. No to jest taka kosmiczna gra, gdzie się lata statkiem, rozwala się innych graczy. Jest to gra w pełni multiplayer. Także dążymy do bycia jakby pierwszym w rankingu, do bycia pierwszym najlepszym takim. Także trzeba dużo grać, żeby się jakoś utrzymać, tak? Spośród 8000 graczy zarejestrowanych na tym serwerze, chociaż nie wiem, czy to jest 8, czy to nie jest 10, my mamy rangę 3655. Posiadamy 16 level i do 17 pozostało nam 44 miliony 462 tysiące 871 punktów doświadczenia. Jako że ja jestem liderem klanu, to jeszcze wam pokażę, o co chodzi. Klany to takie jakby zrzeszenia, które, no cóż, możemy wspólnie zbierać pieniądze na przykład na jakiś jeden cel, nie wiem, weźmiemy sobie, tak, mamy podatek w klanie, zbieramy pieniądze, no zauważcie, że mamy ich 129 milionów, no i na przykład jak ktoś potrzebuje, nie wiem, na cokolwiek, na jakieś tam lasery, amunicję i tak dalej, to ja biorę pstryk, wypłacam. Także tutaj nie ma problemu, bo... Zaraz tu gdzieś znajdę. O, sporo czasu już nie wypłacałem. No nieważne. Ja wypłacam za aktywność, wiesz, jeżeli ktoś nie jest aktywny, to po prostu nie daje nic kompletnie. Jeszcze sobie wejdę w dyplomację, zobaczę, co tam słychać. A, odrzucili. Ściga też odrzuciła, ale oni wysłali nam pona. A ja nie chcę pona. Bo pon to jest zawieszenie broni, więc ja tego gówna nie chcę. Dobra, no to startujemy. Jeszcze wam pokażę nasze wyposażenie. Idziemy wyposażenie. Tylko musicie trochę poczekać, bo mój internet to nie jest najszybszy na świecie. I generalnie tak. To są najlepsze dostępne lasery na rynku. Mamy ich komplet na statku, czyli 15 sztuk. Oprócz tego, w pierwszej konfiguracji mamy dwa generatory napędu, dające nam po 10 do prędkości oraz... To jest ogółem 15, to jest 11 generatorów najlepszych osłon, które nadają po 10 tysięcy osłony. Oraz mamy dwa generatory gorsze o jeden poziom, to jest B01, jak widzicie, model na poziomie drugim. To jest generator dający nam 4000 osłony i przepuszczalność 70%, a tę przepuszczalność 80%. Dlatego jest to najlepszy generator na rynku, bo najpierw zejdzie osłona, a potem zejdzie HP. To się przydaje przy rozwalaniu NPC-ów. Mamy rozszerzanie slotów, mamy turbo rakietowe, dzięki czemu rakiety wylatują szybko. Mamy wspomaganie wyrzutni rakietowej, dzięki czemu nie muszę klikać, żeby ona wystartowała. Mamy CPU radarowe, jeżeli jest MMO, nasz statek się obróci w jego stronę i pokaże nam, gdzie on jest. Oprócz tego mamy CPU rakietowy, to jest do zakupu rakiet akurat. Rakietki wybraliśmy jako 10. To są rakiety właśnie do wyrzutni. Oprócz tego CPU, auto, naprawa, zresztą się statek sam dopiero wejdzie, też również nie muszę nic klikać po 10 sekundach. To jest CPU, lepszona osłona, co nam daje, że przez 3 sekundy jesteśmy niezniszczalni. No to się przydaje, jak jesteśmy blisko portalu, a się ktoś mocny natrafi. To jest CPU naprawiający drony, bo zaraz jak pokażę, drony również tracą swój poziom, no, mają szkody, obrywają za każdym razem. Mamy CPU ulepszone maskowanie. No to jest CPU na 10 sztuk niewidzialności. Po prostu nie widzą nas statki, widzą nas tylko na minimapie. Czyli to tak jak wiecie, tak jak samoloty na radarze, coś w tym stylu. CPU auto rakiety, to nam automatycznie wystrzela rakiety, ja nikt nie muszę klikać. CPU amunicyjny kupuje nam amunicję 10 tysięcy sztuk i jest to nic innego niż LCB10, to jest to najtańsza amunicja za kredyty.
I teraz tak, posiadamy dwie waluty w grze. No to tak jakbyśmy posiadali złotówki i euro, powiedzmy, to jest takie samo. Więc jak tu mamy kredyty, niestety za kredyty nie kupimy tych rzeczy, co za urydium, a za urydium nie kupimy tych rzeczy, co za kredyty. Więc uridium jest bardziej cenne, bo za pomocą uridium kupujemy takie, no, takie elitarne te przedmioty, takie najlepsze, najlepszych. Na przykład taki generator kosztuje 10 tysięcy, ten generator kosztuje 2000, uridium ten kosztuje 256, ale już milionów kredytów. Przepraszam, tysięcy kredytów. Także się nie przeraźcie. Przejdziemy na drugą konfigurację. Tutaj wszystko mówię. No to mamy 10 generatorów dodających nam do prędkość o 10 i 5 generatorów dodających nam 50 tysięcy osłony. Oprócz tego mamy to, co się zmienia. No to mamy tak. CPU galaktyczny skok. Za pomocą tego CPU z dowolnych map na Dark Orbicie jednym kliknięciem znajduje się od razu w mapie domowej. To jest CPU, ulepszone CPU skoków. Za pomocą tego CPU mogę się przeteleportować na dowolną mapę. Oprócz map 5.1.5.2.5.3 to są piraty. No to mam też specjalny taki regulamin. Odrębne są te mapy. To są nasze drony. No jak widać, szkody 90%. Jeżeli się dron naprawi, to ma znowu od zera i spada mu o poziom. Tutaj również mam komplet LF3. Z tego tu mam na koniec wsadzone dwa generatory B02. W pierwszej konfiguracji wygląda to tak, że mam komplet laserów LF3 i tylko komplet laserów LF3, jako że dużo osłonek mam tutaj. Przejdziemy do PET-a. PET to jest taki nasz pomocnik, taki nasz drugi stateczek, który na przykład będzie za nami łaził, na przykład zbierał surowce, zbierał skrzynki. Handlował tymi surowcami w dowolnym miejscu, naprawił nasz statek z szybkością na 5 sekund, to jest 50 tysięcy HP, niestety to kosztuje odpowiednio dużo benzyny. Oraz mamy mechanizm naprawczy samego PET-a, nasz PET ma 60 tysięcy HP. Przejdziemy do drugiej konfiguracji, jako że ja miałem w dronach wsadzone dwa generatory B02, te osłony, to zostały mi dwa lasery LF3. Więc je włożyłem do PETA. Nasz PET w chwili obecnej ma maksimum 4 lasery. Jeżeli będzie na szóstym levelu, dostanie jeszcze jeden, dostanie jeszcze jeden generator, jeszcze jeden mechanizm i jeszcze jeden protokół. Protokołów nie mamy ani jednego. Dlaczego nie mamy protokołów ani jednego? Bo są drogie, a bardzo mało dają. Jak zobaczycie, to są takie drobnostki, jak na przykład oszczędzi 3% paliwa, będzie miało 3% większe ładownie, tak jak jest tutaj, o 2% zwiększy zasięg radaru, o 1% zwiększy zawartość skrzynek cargo, o 1% zwiększy moc osłony. Takie, wiecie, takie słabe. I aż dochodzimy, zmniejszy zużycie paliwa o 1%, no to proszę was, to jest tak mało, że to się nigdy nie zwróci, taka kwota nieboża. No dobra, skończyliśmy gadać, ja przejdę tutaj na amunicję w razie czego, gdybyśmy mieli kupić coś w większej ilości. No i zaczynamy samą grę. Ja się przelecę przez wszystkie mapy ciurkiem. Niestety ta gra, choć wolno, wymaga szybkiego internetu. No cóż, nic na to nie poradzę, gram na starym sprzęcie. I teraz tak, jeżeli zginiemy, to tutaj się automatycznie pojawiamy. W przypadku darmowej naprawy, to jest nasza firma. No, są tutaj trzy firmy: VRU, czyli Venus, AIDS, czyli Ziemia, oraz jest MMO, czyli nic innego niż Mars. Tu są hierarchie firm, która firma jest najlepsza, najlepsza jest MMO, druga jest AIDS, trzecia jest Wiru. Tu są wpisane wszystkie najlepsze klany, które zdobyły najwięcej punktów. Tutaj mamy hangar, jak tutaj naciśniemy, odsyła nas z powrotem tam do wyposażenia. I możemy to zrobić tylko w bazie możemy przemieniać generator. Tu mamy stację misji. Misje już codzienną wykonałem, są oczywiście inne misje, które są na przykład jakieś trudne, takie specjalne, to akurat mamy na piraty, tutaj są Ubery, także to są trudne misje jednak. I teraz tutaj przejdę do miejsca, gdzie zacząłem. To jest miejsce, gdzie się sprzedaje surowce. Surowców aktualnie nie posiadamy. Zablokuję sobie jeszcze zaproszenie, żeby
ponieważ nagrywam darmowym programem, to niestety co 10 minut się kończy filmik po prostu. Ja wam te filmiki tak i tak w programie MoveMaker i tak ja je posklejam, także dodam jakieś tam płynne przejścia, bo na przykład ja tego czasami nie zauważę i się nawet pojawię w jakimś takim dziwnym miejscu, no to nie może być takie szarpnięcie, tak? Także my w tym momencie wylatujemy z mapy V1, lecimy do portalu. Ja wam na piechotkę pokażę wszystkie te mapy. Ocenicie, która ładna, która nieładna, także to już między wami. I teraz tak, przejdźmy z powrotem do uszlachetniania. Żeby rozwalić coś na pewno na 100%, ja wsadzę tutaj, no chciałem dwa surowce, ale nie mogę. Wsadzę za dwa surowce, to jest 20 strzałów. I teraz zobaczycie, jaki jest potężny. Siop, 6162. I to bez dwóch laserów, więc byłoby jeszcze o 200 więcej. Normalnie bijemy po około 6100, co mi się zdaje, ale nie wiem. No, prawie. Prawie. Nie biję pełnych. Nie biję pełnych 4000. Niestety rzadko to się zdarza, dlatego że ustawienie naszych dronów zmniejsza lasery o 3%. To jest sporo. O, teraz są silniejsze. Teraz na przykład jestem mocniejszy, na przykład wyleciało w Fedmuncie 4200. I teraz tak, krótko po surowcach. To jest terbium, żebym tego nie musiał szukać, to już wam pokażę. Terbium jest po 25 kredytów i się przydaje do robienia dupliku. To jest prometium. A tutaj zaraz będzie o. Ale jest tylko jeden, Endurium. O, jest więcej. Endurium jest niebieskie, jest uniwersalnym surowcem potrzebnym do zrobienia wszystkich mocniejszych w uszlachetnieniu, jak żeście się domyślili. Te kreseczki oznaczają coś, z czego robię, więc żeby zrobić duplikum, potrzebujemy 10 Endurium, 20 Terbium. Żeby zrobić promit, potrzebujemy 10 Promitium, 10 Endurium. Surowców nie zbieram, od tego jest Skylock, do którego przejdę za chwilę. Przechodzimy na mapę 2-3. Mapa 2-3 wygląda nie inaczej niż tak. Tam mieliście dwa typy przeciwników. To był Lord AGG, który nas strzelały, które byśmy rozwalali na to takie glutki. I mieliśmy Straudery. To samo co na 2. Także jeszcze wam pokażę. To są Simony. To jest Simon. To jest Boss Simon. Jeszcze wam pokażę Mondrony, jeżeli jest, to jest Devolarium lub w skrócie Devo. My, że będziemy pisać, mówić Devo, zawsze Devo, to wiadomo, że chodzi o Devolarium. Oprócz tego, co my jeszcze mamy? Mamy Mondrony, wyglądają one tak, to jest mój ulubiony przeciwnik do rozwalania. A chyba widać dlaczego, bo to jest różny rakietowy i w zasadzie się go za chwilę rozwala. A daje sporo Uridium i sporo surowców. Co my tutaj jeszcze? Znajdę może jakiegoś przeciwnika, nie wiem, Boss Devo albo... Nie wiem, no chciałbym wszystko pokazać, no ale widzę, że będę się tak krzątał po tej mapie i krzątał i krzątał. To jest Boss Mondron. Jego jest ciężko rozwalić, ale surowców za niego dostanie się taką masę, że hej. No nic, Von Devo, Boss, Devolarium, Boss nie chce się pokazać, więc lecimy sobie w kierunku 2-4. Co widzicie? Jak ja klikam na minimapkę, to się pokazuje, w dowolne miejsce, gdzie kliknę, to się pokazuje taki, no, taki paseczek, taka kreska i my lecimy po tej kresce do tego punktu, żebyśmy sobie wyznaczyli. Nie muszę cały czas trzymać, cały czas klikać. Tak, o, jest. To jest Boss Devolarium. Bije ono trochę mocniej. Jest 4 razy bardziej silniejsze od zwykłego Deva. Przejdziemy na mapę 2-4.
teraz tak. Oprócz tego, że to są boss Simony, Simony i Lordakie, Lordianki oraz Mundrony. Ale oprócz tego są tak zwane ogórki, jak to woli Seboliony. Seboliony i boss Seboliony. Może jeden jakiś się trafi, nie wiem dlaczego ich tak nie ma. Tutaj jeszcze wracając, jest stacja kontroli misji, żeby nie było. Istnieje w dwóch miejscach, a w zasadzie to w czterech, ale o tym zaraz. Lecimy sobie tutaj również Mondrony, Simony. A jak on się nie rusza, to znaczy, że ma mało HP, to możemy jak najbardziej prościej rozwalić. No, szukam Seboliona. Niestety Sebolion się wstydzi, nie chce się pokazać, albo was nie lubi, nie wiem co wyście mu zrobili, ale wasza wina. W następnym filmiku pokażę drugą galaktykę. To jest pierwsza galaktyka, żeby nie było, bo one mają nie tyle, że swoje numery, tylko jest nowa i stara, bo ta powstała jako pierwsza, powstała ona tam 6,5 lata temu, a ta nowa powstała 2 lata temu, że tak wam pokażę, tutaj jest układ gwiezdny, tu jest 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. I teraz tak, przechodzimy na 4, 2, przez 4, 2 skaczemy na 4, 4. 4-4 przechodzimy na 2-5, 2-6, 2-7 i 2-8. No to są już nasze mapy rodziny, gdzie jak widzimy AIDS i tak dalej. To jest stacja bojowa drugiego w tym momencie klanu w rankingach. Klany również mają swoje rankingi, jak żeście zwrócili uwagę, tam mój klan jest 600, tam któryś aż wstyd mówić, także. Więc wiecie. Tu będzie też inna muzyka, ale się gra. O. Tutaj są skrzynki zielone i te normalne, zwykłe skrzyneczki, które będziemy sobie czasami zbierać. Są to skrzynki, gdzie jest 15% więcej niż tego, co jest w normalnych skrzynkach. Także jak powiedzmy zbieramy uridium i zbieramy powiedzmy to na 2,8 i tak tego uridium wypadnie do 100, tu wypadnie maksimum 150. Także tu jest o, przepraszam, ja się pomyliłem, o 50% tutaj jest więcej. Także jak powiedzmy ma wypaść nam 5 strzałów amunicji, to tutaj wypadnie nam 8, tak? To jest rząd tej wielkości. Przechodzimy na mapę 2.5. Ale wczytaj się. Ja gram na wysokich detalach, więc dlatego to mi się tak zawsze tak ładuje, tak średnio. Tu jest kolejna stacja kontroli misji, o której wcześniej wspominałem. Ja tutaj robię cięcie i robię kolejny filmik. No to zaczynamy kolejną część. Znajdujemy się na mapie 2.5, tam gdzieśmy skończyli. I lecimy sobie. Opiszę wam tak. To jest Sebonik. Tak specjalnie dla was go rozpalę. Zobaczcie, ile z tego wchodzi Uridium i innych surowców. To jest boss. To jest Lordakia. To jest Lordakia. Lordakium. I. Przepraszam, Lordakium. Ja się tak. Nigdy tych nazw się nie nauczyłem w pełni, tylko używam skrótów. To się nazywa po prostu. Mówi się na macki. Ja lecę na macki. To wiadomo, że ja lecę na Lordakium. Oprócz tego jest boss Lordakium, to się znowu mówi boss Macka, jest boss Sebonit. Tutaj, jak wam go zdołam pokazać, to, to będzie fajnie. Ale pożyjemy, zobaczymy. Napiszcie mi potem w komentarzach, czy mnie żeście dobrze słyszeli, czy nagranie z dobrej jakości. Oczywiście to nie jest jakoś Full HD, to nie jest 16:9 format, niestety. Oprócz tego żyje tutaj Lordakia. No to tego przeciwnika znacie, jest 2-2, 2-3 i 2-4, także nie muszę chyba nic tłumaczyć. Po prostu Lordakia nie znalazłem, nie wiem dlaczego. Jest maksymalnie tylko jedno na świecie, więc znaczy na świecie, na mapie, więc ktoś akurat musiał chyba
przejąć, ale w każdym razie pokażę wam, nie wiem, może screenshotowo wrzucę albo kiedyś w przyszłych odcinkach go zobaczycie. Także to już ja poszukam we własnym zakresie na spokojnie. I lecimy na mapkę 2.6, tylko niech się wczyta. Jesteśmy tu na 2.6. Podlecimy sobie do stacji bojowej i zaraz wam pokażę wszystkich przeciwników. Otóż istnieją tutaj kubikony, które rozwalamy grupowo. Dlaczego? Jak zaczniemy to bić? Oczywiście, jak nas nie zabiją. No cóż, bywa. Pojawimy się w tym momencie na mapie 2.8. No cóż, pojawimy się na mapie 2.8, to jest kolejna baza i jest w niej wszystko to, co w tamtej bazie na 2.1, tylko jest inny rozkład. Tu mamy portale na 2.6, 2.7, po lewo jest na 2.6, po prawo na 2.7. Nie wiem, czy jest sens, bym leciał znowu tam i się tam znowu pchał i znowu był rozwalony. Ale tak specjalnie dla was, to może tam się przelecę. Uszlachetnimy sobie tylko. Także tutaj pyk, pyk. Aha, ja mam jeszcze z tego, co mi wiadomo. Dobra, nie. Nie zdążę, no ale dobra. Jeśli ktoś nas atakuje, to tak czy siak możemy się... możemy skoczyć przez portal, możemy się przeteleportować. No niestety tak. Ale ja mam na to tylko jedną radę. Włączamy sobie CPU maskujące. Także pyk, nie widać, bo już jesteśmy widzialni tylko i wyłącznie na tej mapie. Żeby nie tracić czasu, włączymy sobie peta. Ja wam wezmę, przyciszę to. O, właśnie. Naprawdę. Jak widzimy, benzyny już zostały tylko 381. 1000 sztuk benzyny kosztuje 250 iridium, zużywa się to do latania peta oraz zużywa się 200 sztuk na naszą naprawę w trybie combo. To o tym już mówiłem w poprzednich odcinkach. Lecimy znowu, ponieważ jestem ryzykantem, bywa. Ja jestem niewidzialny, dopóki nie zaatakuję pierwszego mojego przeciwnika, także to jest tylko efekt chwilowy i właśnie wpadłem w swoją wcześniej zastanowioną minę. No ale cóż, bywa. Zamknę wam czat, żeby was nie wkurzał. Zamknę wam peta. Lądujemy z powrotem na 2.6, jesteśmy w tym momencie ukryci. Także niestety nie pokażę wam, co się stanie, jeżeli ja otworzę kubikona, chociaż może, jeżeli mnie nic nie zaatakuje. No wiem, a pokażę wszystkich przeciwników. To jest krystalin. Prawda? Wygląda w ten sposób, to jest trochę uszkodzony, także się nie ruszę. Oprócz tego istnieje taki ciemnofioletowy boss krystalin, który jest 4 razy silniejszy. Oraz istnieją większe krystaliony. No to tak, to jest kubikon. Jak go zaczniemy bić, to wypadną patogity. Niestety jest to za trudny przeciwnik, żeby bić go w jedną osobę, więc tego nie można w żaden sposób zbugować, ominąć tych strzałów jego, więc... Więc po prostu bije się to grupowo, bo jedna osoba by nie dała rady. I dostaje się potem procent uridium, co jest wkład zniszczeń. To jest krystalion. Oprócz tego na mapie 2.7 istnieje jeszcze boss krystalion, boss duży, tak? I istnieje tutaj, o, boss krystaliny, takie niebieskie, akurat, że mam mało życia, ale nie będę go rozwalał, albo dobry. Rozwalę go, bo to 64 uridium, był prawie na granicy, więc ja się teraz modlę, żeby mnie nikt nie rozwalił. Także lecimy na paluszkach, na paluszkach. Access denied.
Jeśli nam się pokaże Access to Night, czyli że jesteśmy za daleko portalu, żeby się jeszcze przeteleportować, teleportujemy się przyciskiem J, a wylogowujemy się przyciskiem Logout, czyli L. Wylogowanie trwa 20 sekund. Jeszcze może mi się teraz uda, lecąc na 2.7, znaleźć tą bosmackę. Boss Lordacium. Ale może. Może nie musi. O, to jest Boss Lordacium. Bije ono po 15 tysięcy HP i łatwo się je buguje, jak każde wszystkie Lordacium. Ja będę uczył, jak się buguje w następnych odcinkach. Także o to się nie bójcie. Nauczę was wszystkiego A do Z, tak że będziecie po prostu mistrzami. Będziecie znali takie techniki, takie prawie że zakazane. Ciężkie, takie niepodstawowe, nigdzie nie opisane w żadnym tam spisie treści, w żadnym tam samouczku i tak dalej, także będziecie wiedzieli troszeczkę więcej, tak? Ja oczywiście szukam tutaj boss krystaliona, boss dużej krychy. Na wszystkie krystaliony mówimy krychy, są duże, małe, także po prostu mówimy na nie zdrobnie, ale to raz i dwa mówimy na nie potocznie. Żeby po prostu nie pisać pełnej nazwy krystalion, także piszemy tylko krycha, to wszyscy wiedzą, o co chodzi, tylko czy duże, małe i czy boss. Są jeszcze krystaliony i krystaliny Uber krystaliny, tu mamy misję na Uber krystalin, jeszcze jest Uber krystalion, taki wielki, czerwony, tylko że no, one są strasznie ciężkie. Jak widać, nie znaleźliśmy boss krystaliona. Ja ciągnę ze sobą strasznie dużą liczbę krystalinów, więc jestem widoczny jak na dłoni i się nie zdziwię, jak mnie coś za chwilę rozwali. No, ale cóż, bywa. Lecimy już w tym momencie na mapę 4-5. Jest to właśnie mapa tych Uberów, jest to miejsce. No i wam tam wszystko pokażę. Nie sądzę, bym wam zdążył pokazać wszystkich przeciwników, ale mam nadzieję, że przynajmniej część zdążę wam pokazać. Tak? Także, żeby nie przedłużać, ja tutaj robię cięcie i widzimy się już na mapie Uberów. Dobrze, witam was znowu w kolejnej części. Ja nagrywam program darmowym Bandicam, co zresztą zauważycie w nagłówku. No, jest to darmowy program, który maksimum mogę nagrywać 10 minut. Jeżeli byłby kupiony, to mógłbym nagrywać nieograniczoną długość, znaczy ograniczoną pojemność mojego dysku, tak? Także w zasadzie mógłbym nagrywać, jeżeli 10-minutowy filmik zajmuje nam 150 MB, to ja na dysku pół terabajtowym to mógłbym tego zmieścić, że hoho. To jest Uber Lordacium. O. To jest Uber Mondron. Ubery są, z tego co mi wiadomo, dwa razy silniejsze, ale nie dam sobie głowy, czy nie cztery. No, także zobaczymy. Bije on po 3000, więc są dwa razy silniejszy, tak? To tak stwierdzam ogólnie. Oczywiście posiadamy różne amunicje, które sobie zaraz potestujemy. Posiadamy X1, czyli LCB10, posiadamy X2, czyli MCB25. Bije ona dwa razy silniej, jak widzicie, teraz strzały wypadają po 7, po 6000. A oprócz tego jest jeszcze taka zielona, to jest X3. MCB50, która bije już po prawie tam 10-12 tysięcy. Także to taki mały skrót z amunicji. Jeszcze oprócz tego, co posiadamy. O, to jest boss Sebolion.
który występuje normalnie na mapie 2-4. To ten mi uciekł, nie chciał się pokazać. Także teraz proszę, jak wół przed nami stoi. Jeszcze istnieje Sebulion, wygląda prawie tak samo, ale bije po 2000. To nie jest naprawdę strasznie silny. To jest Uber Strauder. 4 razy silniejszy od zwykłego Straudera. Znaczy od zwykłego Straudera 8 razy, od bossa 2 razy. To jest Uber Sebulion, tylko ten bije po 30 tysięcy HP, także ja go nawet nie raczę zaczepić. To jest kolejna Uberdakia. Jeszcze sobie włączę FPS. Jest Uber Sebonit, jest. Nie wiem, czy go zdołam rozwalić, aczkolwiek pokażę wam resztę amunicji. Jest tak zwana wysysająca osłonę. Ona robi nam taki transfer, no, osłony. To się nazywa SAP-50. Ja go nie wiem, czy ja go rozwalę. Szczerze wątpię. Bo jest on naprawdę silny. A to jest Uber Krystalion. To co widzicie, to duży czerwony. A Uber Krystalion to ten mały. I to jest Uber Lordakium. Także widzicie. Ja teraz używam rakietek innych do wyrzutu. To jest SAR 2. One przeciągają nam osłonę aż 4000. Oprócz tego są SAR 1, które przeciągają tylko 10 tysięcy osłon. Aż nie ma sensu je włączać. Także wątpię, czy ja go rozwalę, ale może mnie nie zabije tamta radosna gromadka. Jeśli ktoś mnie nie dobije, to ja go zabiję. Jak widzieliście, jak nas szybko rozwaliły inne firmy, ci agresorzy, co nas rozwalili chyba na 2.6, no ten Dafi w każdym razie, no to oni na przykład biją po 100 tysięcy HP. Oni to robią takimi specjalnymi laserami, które możemy znaleźć tylko i wyłącznie w zielonych skrzynkach pirackich. Na mapie pirackiej również się kiedyś, mam nadzieję, wybierzemy. Także nie ma nic straconego. Ja oczywiście ledwo doganiam tego Sebonita, no ale już nie wiem, co tam będzie. Już mi się zaczęła osłona z powrotem ładować. Nie, zostaw mnie. Boże, Boże. A było tak blisko. I teraz czas na te właśnie specjalne amunicje. Albo już dobra, nie ma sensu. A to jest Uber Devolarium. A tu jest drugie Uber Devolarium. Ubery się z reguły świecą tak na czerwono, tak charakterystycznie. O ile mnie nie rozwalą, podlecę do asteroidy. Co mamy jeszcze? Jeszcze mam do rozwalenia jednego Uber Mondrona, a to taka nasza misja. Znowu będę boss devo. Tutaj są wszystkie bossy z całego świata, bossy i ubery. Czyli to jest taka najsilniejsza mapa. Także ciężko jest, naprawdę jest ciężko. To jest gość z wiru, tak? Z Venusu. Że bije pewnie strasznie mocno, więc się tak nie pokazuje. Zostaw mnie, dziadzie. Boż, jak zwykle musiał zacząć. Musiał wtrącić swoje 5 groszy. Dobrze, ja tutaj robię cięcie i zaraz wracam na mapę Uberów. I znajdujemy się z powrotem na mapie Uberów. Tutaj zmierza do nas boss Mondron, ale że boss nas nie interesuje, to lecimy sobie dalej. Jest.
Jest nasz koniec misji. Obermany. I teraz czas wam pokazać wszystkie amunicje. To jest X1, z X2 bijemy bo właśnie po 7000. O, 6000, 7000. Z X3 bijemy po 12, 13000. Wygląda tak na zielono. To jest X4, to tak nas na szaro bije. To jest tak zwane X4, a to jest X6. X6 jest normalnie dostępna w sklepie. A to jest właśnie. To jest zielona skrzynka piracka, tylko że nie mamy kurza. To jest zielona skrzynka piracka, w której czasami możemy znaleźć LF4. Ale to jest tak rzadko, że hej. LF4 jest chyba 3 razy bardziej silny od LF3, także to jest jednak sporo. No co, już misji chyba raczej nie będziemy robić. Także nie wiem, czy chcecie, czy to zrobić w następnym odcinku, żeby już tak wszystkiego nie zdradzać. Ale polecimy sobie na chwilę. Ja wezmę misję na tam 30 interesatorów i polecimy sobie na 5-1, 5-2, 5-3. Także zobaczycie, co to jest Palladium, zobaczycie tam różne dziwne rzeczy. I również na piratach są najlepsze skrzynki pirackie, no to tego chyba raczej nie trzeba tłumaczyć. To jest portal na piraty. To jest tylko portal w jedną stronę, także jak się przeteleportujemy, to albo musimy paść, znaczy w sensie musi nas coś rozwalić albo coś, albo musimy przelecieć wszystkie trzy mapy. No i jest ciężko przelecieć, bo istnieją tak zwane sabotery, które nas strasznie spowalniają, więc po prostu wleczemy się jak żółw, jak oni nas wezmą, tak? Wyrzucą taką kulkę. No biją też tak nieprzeciętnie mało, bo interceptor bije po 500, saboter bije po 2000, a warciuda bije po 4. Po 12 bije anihilator i jeszcze oprócz tego ma wyrzutnię rakietową, która mu daje kolejne 12. Wyrzutnia rakietowa to jest to, jak ja powiedzmy zaczynam walczyć. To jest boss Krystalian, widzicie. Doczekaliście się, to już macie wszystko. Już wszystko zaliczone, także ja wam jeszcze pokażę tutaj na jakiejś małej kryśce. O, to co nam te 5 rakiet tak wyskakuje na raz, to jest nic innego niż nasza wyrzutnia rakietowa. Dzięki CPU ładuje się on automatycznie i automatycznie wystrzela, gdy jest komplet rakiet. Także my ustawiamy tylko model i z tym się nic nie dzieje. Jest jeszcze turbo rakietowe, którego nie widzimy. Jest CPU autorakiety, czyli ten co nam wystrzela normalne, zwykłe rakiety. Normalne, zwykłe rakiety, zaraz wam pokażę, jak się przypatrzycie, to jest to. Tak? Taki lecący coś, o. Drugi raz, trzeci, czwarty. I dzięki temu, że mamy te turbo rakiety, no to widzimy, możemy to wyszukać bardzo szybko. Jak założycie sobie konta, bądź jak konta już macie i po prostu nie wiecie, dlaczego tak strzelacie wolno, to musicie kupić CPU, no. Uciekło mi, turbo rakietowe, o. Jeśli chodzi o odcinki, które będę jeszcze nagrywał z Minecrafta, to odcinki też będą takie lepione, tak jak ten. I niestety, oprócz tego, że będą lepione, to będą nagrywane część odcinków na laptopie. Na laptopie będziemy mieli lagi, bo na laptopie ja osiągam tak 12-15 FPS-ów. Także strasznie żałośnie tam osiągam. Jak wejdę do kopalni, to jest tak 24-30, ale to wiecie, to jest sporadycznie. Strasznie mało mam tam FPS-ów, no to dlatego, że nie mam karty graficznej. Tutaj mam kartę graficzną w komputerze stacjonarnym. Tam będę wam nagrywał odcinki, dlatego że tutaj na komputerze stacjonarnym mam jakiś błąd w oprogramowaniu, który podczas gdy ja się teleportuję do Netheru, czyli do piekła, on mi nadpisuje świat, że mam tak jakby mój komputer przetwarza dwa światy jeden na drugim. Wylogowujemy się w tym momencie.
tak jakby przetwarza dwa światy jednocześnie, a potem jak wyjdziemy z netheru, to tak jakby przetwarzał trzy i to się coraz to bardziej laguje, baguje, co kroku się nie da zrobić. Teraz wam pokażę amunicję. Nie mam tej amunicji, tej jednej, jak żeście zwrócili uwagę, ale ona jest nieopłacalna, dlatego nie kupuję. To, co tak szybko strzelało i taką krótką salwą, to jest właśnie RSB 75. Ta amunicja, która strzelała na szaro, wystarczy tak srebrno, no to było UCB 100. Tak? UCB? Nie wiem, no jakiś taki. UCB możemy zdobyć tylko i wyłącznie poprzez wykonanie, nie wiem, jakiejś misji przez Galaxy Gates. Galaxy Gates to są nasze wrota międzygalaktyczne, które sobie układamy z ekstra energii. Ekstra energię zdobywamy na przykład z tam z piratów, z Appallad. Otrzymujemy również w skrzynkach i codziennie jedną. Jak sobie kliknę tutaj, to na przykład w tym momencie wyleciało mi 28 sztuk rakietek PLT 2021. No to są mocne rakiety. Przejdziemy z powrotem do sklepu. I teraz tak, jak widzimy, posiadamy statek Goliath. Jest to krążownik wojenny, drugim najtańszym krążownikiem wojennym jest Big Boy, jest on za kredyty, więc jest troszeczkę gorszy. Jak możecie sobie tutaj porównać, jak ma prędkości 260, ładunek 800 laserów, 8 generatorów, 15 punktów życia, 1160 tysięcy, a nasz Goliath ma prędkości już w standardzie 3000, więc jeszcze raz dużo generatorów, ładunek 1500 laserów, 15 generatorów, 15 punktów życia, 256 tysięcy, dodatków 3, z tego możemy to rozszerzyć. Moim marzeniem jest Aegis, tylko że on jest trochę droższy. Jest to statek naprawczy, który tak, za pomocą takiego urządzenia naprawczego potrafi naprawić wszystkich, co są w grupie, tam w jakimś tam promieniu. Naprawia to z prędkością 10 tysięcy HP na sekundę. Naprawa jest darmowa i naprawia też przy okazji siebie. Naprawia sobie sam podczas walki osłonę po 15 tysięcy na sekundę, więc w ogóle to jest statek taki dziwny, bo może sobie stać, sam się ulepsza, jak w niego biją, to i tak się ulepsza, także ten statek tak naprawdę to nic nie potrzebuje. Że nic nie potrzebuje, jest taki samowystarczalny podczas walki. Prędkości ma 3000, ładunku ma 2000, laserów ma niestety 10, a generatorów ma 15 i punktów życia ma 275 tysięcy, dodatków 3. Statek zwiadowczy. No to on się tam charakteryzuje kamuflażem, bo rzeczywiście się zlewa z mapami, także go nie widać. Prędkości ma on 370, ładunek 500, laserów 5, generatorów 12, punktów życia 100 tysięcy. Istnieje jeszcze ciężki krążownik, Kitadel, tak? I tak, w prędkości ma już niestety, jako że jest ciężki, to ma 240, ładunku ma 400 laserów, 7 generatorów, 2 punktów życia, uwaga, 550 tysięcy i dodatków 5. Jeśli chodzi o jego zdolności. Co on umie? Umie przeciągnij atak. Jeżeli ktoś w niego bije lub może tak. Jak jesteśmy w grupie i biją, powiedzmy, wszystkich naszych grupowiczów, biją na przykład Krystaliony, czy biją Patogeity z Kubikona, no to za pomocą tego przestrzeni atak kierujemy wszystkie ataki na tego Kitadela, tak? Na ten ciężki krążownik. Jako że on ma dużo punktów życia, no to po prostu jemu i tak ich jest nie szkoda, także i tak mu starczy. Za pomocą opcji w górę czasowo zwiększamy prędkość. No mało posiada on osłonę, znany wzmocni. Ona tworzy taki pancerz na statku, to się też przydaje. No to wszystko ze statku. Teraz przechodzimy do dronów. Drony, jak już mówiłem, były formacje, a tą formację zmieniłem. Drony, które mam dostępne, to jest tak. Fax. Oprócz tego jest. Teraz Flax. Irysy oraz Apisy i Zeusy. Apisy i Zeusy wyglądają jak Bolonia, jak Irysy. Niestety możemy je wytworzyć tylko w fabryce high-tech. Także niestety możemy je wytworzyć tylko jeżeli mamy wszystkie elementy również ze skrzynek pirackich. My tego nie posiadamy, więc nie możemy mieć 10 dronów. Tak? A mamy tylko 8 dzięki przez to.